Festiwal siły, sprawności i uroki. Serdecznie zapraszamy Michał Budańczyk! Reda, 27 lat. Brawa, brawa dla zawodnika. Prosimy o losowanie. Osiem niebieski. Zapraszamy na niebieską stronę mocy. Osiem niebieski. Kolejny zawodnik, Ludzki Tomasz! Tomasz, jest Tomek, prosimy o losowanie. Jaki numer? 12 niebieski, prosimy na tamtą stronę. Szymon Niemiec! Zapraszamy. 23 lata, miejscowość Jęgielów. Trójka czerwona. Sebastian Oszedłowski. No i zobaczymy. Jaki numer rozda? Dziesiątka niebieski. No, moi drodzy, niebieskie narożniki mocno wsadzone. Brawa, brawa dla Arka! To przy okazji pokaz kulturystyczny. Szymon Rosi! Luszkowce! Też góry, tak? No, też nasz mural. Czwórka niebieska. Robert Krzyżanowski, Ostrów Wielkopolski. Brawo, moi kochani, no. Numer 7 czerwony. Gabriel Kowalski z Szczegowo. Numer 1 czerwony, na tą stronę zapraszam. Tak, no. No i proszę bardzo, z Gdańska prosto Grzegorz Łukiarowicz. No i cóż, inny los, nie wiem, 5-6. Zapraszamy. Ski, czerwony, niebieski to Marcin Kalata. No i poszli, aż, proszę, ależ moc. Brawa, brawa dla zawodników. No i zobaczymy, moi kochani, doping dla zawodników. Ależ walka, no zobaczymy. Wytrzymują uchwytnie, samowicie mocno. Trzyma, czy jeszcze przeciągnie. Tutaj możemy pracować oczywiście również nogami, gdzieś tam po tej ręce wędrując w granicy oczywiście wyznaczonej przez sędziów. No i jeszcze, komu wystarczy mocy w ramionach? Go, moi drodzy, do pigani, Mask Wrestling! No ale silni, no i nikt nie daje za wygraną! Szymon na pewno wygra, dwóch Szymonów poszło! Ludzki Tomasz, 11-12. No i poszło! Moi drodzy, doping dla zawodników, na pewno wygra Szymon, tylko który? Przypominamy, aby rozpoznać, czerwony wygrywa. Czerwony 1-0, ale niebieski, zobaczmy teraz. Ach i proszę, ale urwał! Brawo, brawo!
Arcytrudna konkurencja. Wydawałoby się, że mega prosta, ale jeżeli ktoś będzie chciał później spróbować swoich sił... Doping, doping, moi drodzy! Szymek, Szymek, czy niebieski, czy czerwony? Jest! Ależ radość! Prosimy o przygotowanie się Arek Karkowski, numer 9 i Sebastian Oszedłowski, numer 10. Żeby któryś nie uciekł. Nie, to twardziele są, także nie ma co. Brawa, brawa na przywitanie! Niebieski wybiera uchwyt. Zapraszam oczywiście Arek Karkowski, a tutaj Sebastian Oszedłowski. Arek Karkowski już jest. No i czy Arek, czy Sebastian, go! Seba! Brawo, brawo! Wybiera niebieski chwyt, no i zobaczymy. Andrzej Sakro, Tomasz Rzucki. No proszę bardzo. Złość sportowa. Andrzej Sakro, przypominamy, tutaj czerwone spodenki, czerwona strona. Tomek Rzucki. No Andrzejku. Zobaczymy, jak tam nasi górale. No, jak widać, przewaga, jeżeli chodzi o masę, ale... Brawo, brawo! No. Moi drodzy, została nam ósemka. Doping, doping dla nich! Go, go, go! Check the mic and make sure it sound right, boys. Czyli Robert, punkt dla ciebie. A przygotuje się Damian i Michał. No. Przypominamy, jeżeli chodzi o obrót. Kijek przekroczył 90 stopni, wtedy jest pierwsze upomnienie. Nie może zawodnik wykręcić nadgarstka i później nastąpić atak. Po prostu powtarzamy wtedy walkę, ale po stronie zawodnika jest pierwsze upomnienie. Dwa upomnienia, przerwa, przegrana walka. No, także musi się trzymać za baczności. Niczym na boisku piłkarskim. Dwie żółte kartki, czerwona. Ja teraz proszę! Czyli nadal 1-0 dla czerwonego i... Ach! No i Robert Krzyżanowski, brawa, brawa, no i brawa też dla Grzegorza. Dziękujemy Grzegorzowi. No a teraz, jakże emocje, popatrzeć sobie głęboko w oczy. Być może przestraszyć. Czerwony Damian, niebieski Michał, dżentelmeni. Dziękujemy, proszę bardzo, już niebieski wybiera uchwyt. No, moi drodzy, zobaczymy. Brutalna siła z jednej, z drugiej strony. Jaki będzie wynik tej konfrontacji? Dla niektórych to być może przedwczesny finał. No i poszło! Brawa, brawa, no ale to jeszcze nic straconego. Damian, 1-0 dla niego, czerwony, no i niebieski. Michał, ależ zdenerwowany. Co się stało w tej pierwszej walce? K-
Kontuzja gdzieś tam. Kontuzja stopy. Czy państwo czujecie, jak ziemia drży, jak się przemieszczają nasi zawodnicy? No, słuchajcie, my czujemy, bo jesteśmy bliżej, ale jeżeli chcecie poczuć tą moc, to prosimy, aby również razem z nimi krzyczeć głośno. Czerwony, przypominamy, to Damian. No i Michał. Niebieski. No i zobaczymy, pomimo kontuzji, tutaj... No jedziemy, panowie, i państwo również, do piwa! Mamy zwycięzcę! Damian Zielbowski! Brawa też dla Michała. Szymon Rosin, niebieski. Oni już mają po jednej walce za sobą. Już pojedynki, aby wejść do finałowej naszej ósemki. No i teraz, kto będzie lepszy? Niebieski! Niebieski według pani. Kto stawia na czerwonego? Czerwoni! No to lecimy! Niebieski! Opa! Proszę bardzo. No, Gabriel, nie wiem co robisz, ale nawet faceci na ciebie lecą. To kwestia mocy, mocy. No, ale tutaj Tomek założył czerwone spodenki. No i zobaczymy, czy to będzie druga i ostatnia walka w tym pojedynku. Pojedynek tytanów, najsilniejszy z silnych. No i proszę bardzo, czy czerwony, czy niebieski? Gabriel, czy Szymon? No i proszę bardzo, no i sprawdziło się. Brawa dla tych, którzy obstawiali. Moi drodzy, dla wszystkich, którzy już będą... Jeszcze! Lewa! Czerwony czy niebieski? Dobry zjazd! Brawa dla zawodników! Walczą o finał. Przegrany będzie walczył w małym finale o miejsce trzecie. A teraz... Robert Obóźnemś, sędzia półfinału. I Bosnia! Gabryś Czerwony. Robert, przypominamy wszystkim tutaj na niebieskiej stronie mocy. No i zobaczymy. Mocno. No i wszystko jasne. Mamy pierwszego finalistę. Gabriel Kowalski. Brawa dla Roberta Krzyżanowskiego, bo Robert jeszcze nie odpoczywa, znaczy odpoczywa, ale jeszcze nie ubiera się, bo będzie szansa, aby walczyć w małym finale. A teraz drugi półfinał. Damian Sierpowski, czerwony. No a niebieski Sebastian Oszydłowski. Bardzo prosimy zawodników. No, ale że emocje. Ciekawi jesteśmy. No i zobaczymy, czy tutaj determinacja i harducha, czy to jednak warunki fizyczne. Co będzie tym razem przeważało? Panowie, macie swojego faworyta? Niebieski, no zobaczymy. Walczą o finał, walczą o wszystko. Pomóżcie oklaskami. I go! Sebastian!
1-0. Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Dobrze. Dobrze. Drugą nogę mu. Na drugą. No, dziewczyny też się denerwują, a my jesteśmy jeszcze bliżej. Także mam nadzieję, że... Przypominamy, to półfinały eliminacji! Kurwa! No i zobaczymy, czekamy na werdykt sędziego, a i mam nadzieję, że wszystko w porządku z nogą. Damian, w porządku wszystko. Twardy jest do końca. I w tym półfinale wygrywa Sebastian Oszydłowski! Finalne miejsce trzecie. Brawa dla nich! Tak naprawdę walczą o wasz doping, walczą również, przypominamy, o nagrody, puchary. 300 zł od starostwa, a także 100 od Teta Sportswear. No i piękny, wspaniały puchar. Tak! Brawo! No i jedną nogą, jak widać, tą bolącą, już na miejscu trzecim. Wszystko w porządku. No i zobaczymy, jak Robert odpowie. No i poszli! No i zobaczymy, kto wytrzyma dłużej, kto wyrwie. Jeszcze, 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 moi drodzy, doping, doping dla nich. Robert czy Damian? Go, 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 go! Jest! 1-1! No! Ostatnia odsłona walki o miejsce trzecie w małym finale. Poszły! No i wszystko jasne. No i za chwileczkę werdykt. W tej walce zwycięża Damian Siepowski! Brawa, brawa na Roberta również! Panowie, dziękujemy, gratulacje. Chciałem powiedzieć, że Damian doznał kontuzji łydki, naderwanie brzuźca wewnętrznego, także walczył już ze zerwaną łydką. Podwójne brawa dla Damiana! Teraz, proszę Państwa, finał finałów. Gabriel Kowalski i Sebastian Oszydłowski, niebieski. Już na poła na miejscu pojedynku. Brawa dla nich przed wielkim finałem! Specjalnie dla was, specjalnie dla całej Polski, tutaj w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Mass Wrestling, Pawianice, dziś właśnie. Niesamowite emocje. No i uwaga. Czekamy na znak sędziego i poszło! Doping, doping, moi kolsa! Ale mocny! Jeszcze raz to samo! Jeszcze raz to samo! No i czym? No i finał! Czy to ostatnia walka finałowa? Brawa, brawa dla nich! Zobaczymy! No i wszystko! Zabolało! Moi drodzy, no i w finale finału! Sebastian Oszydłowski 2-0! Brawa również dla Gabriela Kowalskiego. Brawo, brawo, właśnie. Dziękujemy, dziękujemy. Get up.